Trzecia walka, jego przegrana w trzeciej walce, bardzo dużo opowiadał o swoich przeciwnikach bardzo przykrych słów. Cieszę się, że zamknąłem mu w ten sposób buzię, aczkolwiek byłem nastawiony na naprawdę 2-3 mocne rundy. Zmotywował cię tym, co się stało podczas piątkowego ważenia? No bo ty wyglądałeś na spokojnego, ale umówmy się, w takich sytuacjach trudno być spokojnym. Nie, tym bardziej byłem opanowany, tym bardziej byłem skupiony. Cały czas rozmawiałem z moimi trenerami, z moim sztabem, żeby zachować zimną krew, żeby nie ruszyć tak jak czasem na Antka, żeby rozkładać siły naprawdę na te 3 rundy, bo widzieliśmy, jak on walczy. On jest taki low starter, że on potrafi druga, trzecia runda naprawdę ruszać. Zresztą w ogóle tam na krzesełku siedzi teraz w kontroli medycznej i dalej twardy jest. Podobno drzwi zdemolował po tej walce, tak jest wściekły. No, ciekawy jestem. No, kurde, nie zdążyłem swoich zapasów pokazać, bo on mi tylko mówił, że jestem zapaśnikiem, a się okazało, że go drasnąłem go tak, że poczuł bardzo dobrze lewego sierpa, a później pewnie się nie spodziewał, że potrafi kopać. No, co mogę wam ci powiedzieć? No, bo jestem bardzo zadowolony, że taki przebieg w ogóle walki był. Może dobrze i niedobrze, że po prostu tak krótko walczyłem, bo moi kibice nie mogli zobaczyć, na co mi stać. Aczkolwiek może i zobaczyli w te 18 sekund. Wiesz co, ta gala się zaczęła od tego, że Karol Bedorf dał kamień taki wielki Mariuszowi Podziańskiemu, ale na prawdziwe kamienie to trzeba było poczekać do twojej walki, bo bardzo dużo ważą te twoje pięści w parterze, do tego stopnia, że chyba uszkodziłeś rękę, to prawda? No właśnie, może jest naciągnięta dosyć mocno, złamania chyba nie ma, bo jeszcze nie zdążyła puchnąć. No już prawą kiedyś tak rękę właśnie przy uderzeniu sierpowym uszkodziłem, była pęknięta. Słuchajcie, myślę, że cała olimpijska ta otoczka, tyle lat, ile trenowałem, zdobyłem taką po prostu siłę naturalną w swoim organizmie, że zawodnicy MMA nie spodziewają się w ogóle tego. Co ciekawe, od ponad roku czasu już, kiedy trenuję MMA, faktycznie nie robi siły, bo przez 16 lat w zapasach ją robiłem codziennie. I cały czas moi sparring partnerzy mówią, że jestem bardzo silnym, bardzo trudnym przeciwnikiem. Przede wszystkim właśnie dziękuję moim partnerom, Bartkowi Fabińskiemu, Strusowi Piotrowi i przepraszam, że nie pamiętam pozostałych wszystkich chłopaków całych WCA, Jankowi i Danielowi, wszystkich, którzy ze mną trenują i pomagali mi, żeby do tej walki przygotowywać się. Jak się walczyło tutaj we własnym domu, bo no, nie oszukujmy się, owacje największe dla ciebie. To jest fajne, że owacje były największe. Tutaj mówię, w MMA jest taka różnica, że jestem sam, jestem schowany ze swoim teamem, nie chodzę po trybunach, nikt nie może do mnie przyjść, gdzie to zawsze wszystko było w zapasach i to było ciężkie walczyć, mówię, w karierze zapaśniczej na swoim podwórku. Tutaj wychodzę do klatki, jak w każdym innym państwie, w każdym innym mieście. Mówię, to tylko doping, a to świadczy tylko o tym, że za mną i dzisiaj, tak jak było słychać, za Michałem Michalskim jest fanów, jest po prostu tysiące i tutaj i oni będą za nami jeździć, będą nam kibicować. Jest jakiś rywal teraz wymarzony na następną walkę i co by nie mówić, no ty też trochę problem stwarzasz tu Wojsławowi Rysiewskiemu, no bo tę poprzeczkę też trzeba będzie podnosić. To już oni niech główkują, niech układają cały plan walk. Ja nie mam jeszcze czegoś takiego w sobie. Jestem za krótko w tym sporcie, jestem zbyt skromny, żeby wyzywać kogoś na pojedynki. Dostanę nazwisko, przyjmuję nazwisko i w tym roku jeszcze zobaczycie mnie w klatce. Przed twoim pojedynkiem w konfrontacji Polska kontra reszta świata było 5-0. Wiedziałeś o tym? Czułeś, że musisz tutaj powalczyć o to, żebyśmy chociaż jedno zwycięstwo mieli? Nie myślałem o tym. Bardzo mi przykro, że przegrał mój przyjaciel, z którym zaczynałem w ogóle pierwsze kroki MMA stawiać, z Michałem Michalskim. Michał! Właśnie idzie teraz. Dziękuję! I właśnie trener wszedł do szatni i powiedział: słuchaj, dwóch wrocławiaków was tutaj jest. Michał, no niestety po super walce przegrał. Zobaczysz, ty wygrasz. No i tylko takie słowa. A tak to ja nie kalkuluję, czy w polsko-światowych starciach ktoś wygrywa, czy nie. Ja mam swoją walkę, ja muszę wygrać ze swoim przeciwnikiem i to jest najważniejsze. Miałeś okazję porozmawiać z Bachatem po walce? Znaczy, generalnie zapytałem się, czy podobały mu się moje zapasy. No, odpowiedział w sumie, że nie zdążyłem mu wejść w nogi, ale to nie o to chodziło. Ja bardziej chodziłem o to, że on tylko mnie nazywał, że jestem tylko zapaśnikiem, a po raz kolejny udowodniłem to, że nie jestem tylko zapaśnikiem, a jestem wszechstronnym zawodnikiem już mieszanych sztuk walki. Czy twoi bliscy bardzo przeżyli ten pojedynek?
Aż chyba za bardzo, bo tak jak ja trafiłem do medical tutaj kontrol, spotkałem swoją żonę, no tak, tak mocno to przeżywa i przeżyła, że nie zdążyła zobaczyć nawet przebiegu tej walki, bo zasłabła, co bardzo się martwię i zaraz będę właśnie do niej szedł, będę do niej dzwonił i chciałbym zobaczyć, w jakim jest stanie.